to jeszcze zapytamy o to Expando tutaj, bo wiadomo, Algaren w dużych ilościach, całe komplety i dokarmianie dolistne, i fertygacja, a mówiłeś, że stosowałeś Expando jedno normalne, pełne dawki dolistne, po 5 litrów. I był taki moment, że dałeś jeszcze fertygację. Tak. Właśnie tu na tym kawałku była test robiony. I jak wyszło? Pięknie. Pięknie wyszło. Pięknie. To ile dałeś fertygację? 8 litrów. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem w tym materiale sadowniczym, jabłkowym, spotykamy się jeszcze u Arka na truskawkach i zaczynamy w tej chwili krótką taką wizytę. To jest Azja, najstarsza kwatera. Tak, najstarsza, czteroletnia. Czteroletnia, po 3 dobrych owocowaniach. I ile ta Azja w 3 roku owocowania, czyli w 4 roku plantacji, dała z hektara? Powyżej 40 ton. Przypominam, mamy 2024 rok. Rok z przymrozkami. Rok, który według mojej oceny, tak trudnego roku w truskawkach, to ja jeszcze nie pamiętam. 40 ton z hektara z odmiany Azja, o której powszechnie się mówi, że to nie jest odmiana plenna. No tutaj chyba jest słaba ziemia, tak? To jest piąteczka. Piąta klasa. Piąta klasa. Najsłabszy kawałek w gospodarstwie? Tak, zdecydowanie. Następne truskawki już na lepszej ziemi. Przejedziemy teraz do tych innych. Jedziemy teraz autkiem na inne pola. Ile tam kilometrów będzie? 8. 8. Tam jest większa część plantacji truskawek. No i w tym czasie może ja przypomnę, jak myśmy się poznali. To był rok 2022. Zostałem zaproszony na konsultację w sprawie właśnie truskawek. Przyjechałem, akurat była młodziutka plantacja posadzona. Zobaczyłem, że jest wszystko tak, jak być powinno. No to jak tak, no to zaczynamy współpracę. No i chyba efekty się w pierwszym roku udały, bo po pierwszym roku, w zeszłym roku, w 23, plantacja truskawek była w całości robiona na naszych programach nawozowych, a w tym roku okazało się, że są na truskawkach, na jabłkach, gruszkach, czereśniach, wszędzie jest nasz program. Także możemy powiedzieć sukces. Ja powiem jeszcze, że tego klienta bardzo lubię, proszę Państwa, bo umawiamy się na wiosnę, oglądamy analizy gleby, robimy zalecenia, ustalamy jakiś program. To wszystko jest zastosowane. Nie zostaje nic na następny rok. Wręcz przeciwnie, tak jak w tym roku jeszcze Expando było dokupowane w trakcie sezonu. I ja czasami sobie przypominałem o tym kliencie, że o, jakoś nie dzwoni, nie pisze, a tu nagle pyk, zdjęcia, jedno, drugie, trzecie, piękne truskawki i komentarz: Panie Zbyszku, system znowu się sprawdził, jest super. No to teraz zobaczmy sobie te plantacje i zrobimy takie podsumowanie, co nam się udało osiągnąć. Jaka to odmiana tutaj jest? Tea. Tea. Kiedy była posadzona? Rok temu. W lipcu. W lipcu. W tym roku owocowała? Tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie? Bardzo ładnie, to znaczy ile w pierwszym roku mogła zadać taka truskawka? Też było około 40 ton. Około 40 ton, uwaga, w pierwszym roku z lipcowego sadzenia. Rozumiem, że kwiatki były obcięte, bo tak, to tak. Było frigo, tak? Frigo. Frigo A w plusie. Dobrze. Wiadomo, żniwa są w tej chwili jabłkowe, więc nie ma czasu dopilnować. Będzie jeszcze redukcja rzędów. Było na wiosnę glebogryzarką jak szeroko zostawione? 30 cm. 30 cm na rządek. I 30 ton, 40 ton z hektara. No to przejdźmy, po sąsiedzku jest Verdi. Historia ta sama. Ta sama. Verdi w lipcu posadzone, obcięte kwiatki, na wiosnę zostawione 30 cm, tak, po glebogryzarce.
Ile Verdi w tym roku ci wydało? Też około 38 ton, tak powiedzmy. Ciutkę mniej niż ta dała. Bardzo ładnie. Ale to nie był rekord. Nie. No to dobrze. To która odmiana ci w tym roku najsłabiej zaowocowała? Najsłabiej? Trudno powiedzieć, wszystkie bardzo dobrze zaowocowały. Ale to będzie Sybilla, która oddała 30 parę ton. Uwaga, Sybilla, która jest odmianą bardzo plenną, w zeszłym roku świetnie się spisała, a w tym roku tylko 30 parę. Ale który to był rok owocowania? Trzeci. Trzeci rok owocowania. Dobra. To przechodzimy na następne pola. No i na zakończenie trafiliśmy na pole, gdzie nasza wspólna historia się zaczęła. W 2022 roku było właśnie świeżo posadzone. Nie, to było sadzone w tym było momencie sadzone, właśnie. Tak. Było w tym momencie w trakcie sadzone. I już mi się spodobało, bo był system jednorzędowy, było w miarę ładnie, gęsto posadzone. Tam jest Azja, tu jest Afryka. No i teraz ja już znam odpowiedź, ale nasi widzowie muszą to usłyszeć. Jaka odmiana najlepiej w tym roku zaplanowała? Afryka. Drugi rok zbiorów. I ile w tym roku dała Afryka? Też powyżej 40 ton. Mhm. A w zeszłym roku, która odmiana najlepiej planowała? Też Afryka. Więc tutaj zbiory były, z tego co pamiętam, grubo ponad 40, tak? No i po dwóch latach super zbiorów plantacja jest dalej w świetnej kondycji. Fakt, że tu jest też i dobra ziemia. Tutaj tak. Która tu jest klasa? Trzecia. Najlepsze pole? Najlepsze. Najlepsze pole w gospodarstwie. Proszę Państwa, można? Można. Przypominam, w roku niezwykle trudnym. No i tyle. To jeszcze takie ciekawostki. Truskawki razem zbierane w tym roku było z ilu hektarów? Z siedmiu. Ile osób u Ciebie pracuje? W zależności od momentu, od 30 do 40 paru 50. Nawet do 50. Zwracam uwagę, że tu są same odmiany wczesne i średnio wczesne. Tu nie ma późnych odmian. To jeszcze się zapytam w ten sposób. Skoro wiemy, że najsłabiej w tym roku sprawiła się Sybilla, najlepiej Afryka, a powiedz, w jakich cenach udawało Ci się sprzedawać? Truskawka w początkowy tydzień był bardzo słaby. Truskawkę na 10 zł 12 za ubiankę sprzedawaliśmy, ale skończyliśmy sezon na 30 zł. Średnio nam gdzieś wyszło około 17-18 zł. Za ubiankę. No i już, zadowolony z sezonu? Bardzo. Dobrze. To jeszcze zapytamy o to Expando tutaj. Bo wiadomo, Algaren w dużych ilościach, całe komplety i dokarmianie dolistne, i fertygacja. A mówiłeś, że stosowałeś Expando normalne pełne dawki dolistne. Nienormalne, po 5 litrów. Po 5 litrów. I był taki moment, że dałeś jeszcze fertygację. Tak. Właśnie tu na tym kawałku była test robiona. I jak wyszło? Pięknie. Pięknie wyszło. Pięknie. To ile dałeś fertygację? 8 litrów. Dziękujemy. Tym optymistycznym, że tak powiem, akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do następnych odcinków.